co przygotowało Och Kino w tym tygodniu, jakich premier nie możesz przegapić. Mamy dla Was także super konkurs. CIA aresztuje mężczyznę podejrzanego o planowanie ataku na Londyn. Agentka Alice, niegdyś as wywiadu, dziś odsunięta od czynnej służby, zostaje niespodziewanie wezwana na miejsce przesłuchania. Szybko odkrywa, że w szeregach CIA kryje się zdrajca. A kim jest tytułowy zdrajca? Tego dowiecie się podczas filmu Tożsamość zdrajcy, który na ekranach Och Kina od 23 czerwca. It's thought to be biological. We have two other members of his mosque in custody. And like you, they have a long, dark plane ride in their future. Tell me the target. I'm just supposed to deliver a message. Important? Just my personal life. Sir, this is not a secure line. We need you for an emergency assignment in London. We've got a prisoner waiting. Well, I'm already on it. The hell are you talking about? We haven't informed London Station. Sir, we have been penetrated. What is going on in London that involves the CIA and it... Transformers, Ostatni Rycerz, rozbija rdzeń mitu o tej popularnej serii, redefiniując zarazem pojęcie bohatera. Ludzie i Transformersy toczą ze sobą wojnę. Optimus Prime odszedł. Klucz do ocalenia naszej przyszłości jest zakopany w sekretach przeszłości, zapomnianej historii obecności Transformersów na Ziemi. Prześladowani staną się bohaterami, bohaterowie staną się złoczyńcami. Przetrwa tylko jeden świat, ich albo nasz. Transformers, Ostatni Rycerz w Och Kinie od 23 czerwca. Jeśli masz ochotę zobaczyć właśnie tę produkcję lub dowolnie wybrany film, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jak nazywa się przywódca Autobotów. Poprawna odpowiedź zostanie nagrodzona podwójnym zaproszeniem do Och Kina. Czekamy pod adresem redakcja@itvm.pl. Nie zapomnijcie się podpisać. Think that comes with a superpower? Grimlock, drop the cruisers right now! That is an alien dinosaur! Hey, where are the keys? I'm just gonna hotwire this bitch! You are needed, sir. Urgently. You want to know, don't you, why they keep coming here? So is this a kidnapping or her first Transformer experience? It's both, really. A thousand years. Bezpruderyjna komedia o miłości, zdradzie i o tym, że czasem łatwiej zorganizować szczęście komuś niż sobie. Czasem najlepszym wyjściem jest wyjście za mąż. Juliet zajmuje się organizacją ślubów, ale sama jest zadowoloną z życia singielką. Facetów traktuje dość rozrywkowo i beztrosko korzysta z własnej urody. Szczególnie, że w dzieciństwie była szkolnym, brzydkim kaczątkiem. Wszystko jednak zmienia się, gdy okoliczności zmuszają ją do organizacji wesela Aleksji, znienawidzonej koleżanki z podstawówki. Na film Miłość aż po ślub zapraszamy do Och Kina od 23 czerwca. Les mecs ils sont cons, ils flippent. Alors pour se rassurer juste avant de se marier, ils sont prêts à sauter sur la première grosse pute venue. Tu vois? Oui. Mec, il va falloir que tu choisisses entre les deux. Je prends les deux. T'es en plein délire. Tu peux pas lui faire ça. Elle est une fille super. Et en plus, tu l'aimes. C'est pas ça, putain! C'est pas ça. Faut pas que je sois malheureux. C'est parce que t'encules pas. T'encules pas. J'encule pas qui? T'encules pas habilité avec Alexia. Ah ouais, ok, ouais, d'accord, ouais, ouais, je t'encule pas.